13 grudzień zastał mnie, byłem wtedy w domu, bo to chyba była niedziela. W poniedziałek przyjechałem na kopalnię. Kopalnia już strajkowała i włączyłem się w ten strajk. No, włączyłem się całkowicie w ten strajk. Brałem udział. I strajkowaliśmy, przebywaliśmy, siedzieliśmy w łaźniach, na placu, głównie w łaźni łańcuszkowej, gdzie były spotkania takie ogólne. Ja dobrze pamiętam spotkanie z tymi dowódcami ZOMO wojska, którzy tutaj przyjechali i po prostu żądali, byśmy zakończyli ten strajk. Oczywiście my swoje postulaty powiedzieliśmy, żeby zwolnili Ludwiczaka, żeby wycofali strajk, wycofali stan wojenny. No i myśmy się zapytali tych dowódców, tych sił, tej władzy, czy będą brać, czy wojsko będzie brało udział w pacyfikacji. Oni zapewnili, że nie. Czy będą strzelać? Też powiedzieli, że nie. No to jeżeli dostaliśmy takie zapewnienie, no to strajkowaliśmy. Gdybyśmy wcześniej dostali taką wiadomość, że będą strzelać, że będą używać siły, to oczywiście z tego strajku byśmy zrezygnowali, bo wobec przeważającej siły to myśmy nie mieli szans. A tak wobec ZOMO, wobec milicji, no to uważaliśmy, że jesteśmy w stanie kopalnię obronić. Jedzenie to było dość dużo. Ja nawet widziałem, jak przez płoty rodziny wspomagały. Tam panie przychodziły i dawały to i koledzy się dzielili. Ja mieszkałem w Piotrowicach na osiedlu Odrodzenia. No to ze względu na fakt, że mieliśmy małe dzieci, to żona nie mogła tu przyjechać za bardzo, żeby tego, ale nie narzekałem. Jedzenia miałem pod dostatkiem i to jest. Czas, jak myśmy to spędzili. No, przebywaliśmy, jak wspomniałem, przebywaliśmy na łaźniach. Przebywaliśmy na placu tu kopalnianym, na łaźni łańcuszkowej i myśmy rozmawiali, dyskutowali, no i czekali na rozstrzygnięcia. Tymczasem dochodziły głosy, czy prawdziwe, czy nieprawdziwe, no to trudno nawet teraz to określić. Z innych rejonów, z innych zakładów pracy dochodziły nam głosy, że tu strajkują, tam strajkują. No i jednak wierzyliśmy, ufaliśmy, że damy sobie radę. Ksiądz przyszedł i dawał komunię bez powiedzi, to znaczy jak to on to określił. No w każdym razie i komunia była przy tej mszy, przy takich spotkaniach religijnych. Z udziałem księża. No i było, i to jakby dawało taki nastrój odpowiedni, takie wyciszenie, takie uspokojenie myśli. No i dawało to też nadzieję, że to jakoś szczęśliwie się dla nas zakończy. Oczywiście braliśmy pod uwagę, że ZOMO może tu wejść i nie byliśmy naiwni, że będą pałować, że będą używać wody czy do tego. No to się przygotowaliśmy w ten sposób, że sztyle od łopat, tam ja na przykład miałem taki sztyl od łopat, bo oczywiście nie chciałem, jakby można powiedzieć, bez walki być spałowany. No, to takie zabezpieczenie było. I tam były takie czasami zabawne sytuacje, jakby to mówiąc,
O ile można mówić o tej zabawności w takich chwilach, że na przykład jak rzucali świece dymne, to ten dym jakby w stronę zomowców leciał. Nie na nas, tylko w stronę zomowców. To oni tymi świecami dymnymi bardziej sobie szkodzili niż nam. Ja byłem na miejscu kuźni tam, nie? I w pewnej chwili jedna taka świeca uderzyła o słup oświetleniowy i jak się odbiła od ten słup, to dostałem twarz i wtedy nic nie widziałem. Byłem troszkę przerażony, bardziej tą, że nie mogłem patrzeć i udział wtedy w moim strajku się zakończył. W przeciwieństwie do kolegów, ja to troszkę krótko tam byłem, bo jak świecą dymną dostałem twarz, no to mój cały pobyt tym się zakończył. Byłem świadkiem, jak oni atakowali, jak podchodzili do nas, my potem w stronę nich, oni się wycofywali i takie było. O, takie były te zdarzenia, taka to była wtedy. Dwóch kolegów podeszło, zaprowadzili mnie do punktu opatrunkowego. Z punktu opatrunkowego czekałem na karetkę pogotowia. Do karetki siedziałem, nie leżałem. Obok mnie leżał ranny, nie widziałem. I zawozili mnie do Ochojca. Pamiętam jeszcze, jak kierowca się pytał, jak tam dojechać, a ja znając tą trasę, bo to ten szpital się znajdował w bliskiej odległości od mego osiedla, to im tam podpowiadałem, jakimi ulicami, żeby dojechać, żeby tu, no to oni to podjechali i dojechaliśmy do szpitala.